Tak, tak, oczywiście, zawsze musi być clickbait. Cześć, z tej strony Mateusz. Krótki raport, co się ze mną działo, dlaczego nie było filmików. Jeśli czytaliście Facebooka, jeśli śledzicie mojego Facebooka, Skład St. Milk, to tam informowałem, że zająłem 8 miejsce wczoraj na mistrzostwach w podnoszeniu ciężarów do lat 23. Jak na fakt, że zacząłem trenować ten sport tak naprawdę rok temu, to wydaje mi się, że wynik całkiem spoko. Rwanie 111, podrzut 140, nieco poniżej moich najwyższych wyników, ale to nieważne. Ważne, że w stosunku do poprzednich zawodów to były już moje piąte zawody w ciągu tego roku. Cały czas ten wynik się polepsza, więc jest całkiem spoko. I widzicie, jeśli trafiliście na ten kanał tak naprawdę teraz, miesiąc temu, czy po prostu no, nie wiecie, co tam u mnie słychać, to moje 5,5 roku stażu to praktycznie tylko i wyłącznie był trójbój. Praktycznie osiągnąłem, no wydaje mi się, że już całkiem fajne wyniki. Byłem swojego czasu w najlepszej formie, 20 kilo od rekordu Polski w martwym ciągu, więc chyba nieźle, znaczy jeśli chodzi o mój wiek, moją wagę, kategorię. Ale tak naprawdę to trochę już nudzi, wiecie, jeśli trenuję te parę dobrych, ładnych lat, to nie tyle jest problem taki motywacyjny, że ci się czegoś nie chce, tylko po prostu, że ten progres w pewnym momencie staje się strasznie wolny. To nie znaczy, że dobijasz do jakiegoś limitu genetycznego, że nie możesz go przekroczyć, bo możesz. Tylko po prostu ten progres zaczyna być naprawdę strasznie wolny. Na przykład rzędu 5-10 kg w rok. Wiesz, oczywiście jeśli spojrzysz na to długofalowo, na przykład rzędu 10 lat, to ten progres będzie zajebisty. Jeśli dołożysz 5 kg do swojej ławki przez 10 lat co roku, no to masz łącznie 50 kg. Wiadomo, to jest super wynik. Tylko że fajnie jest odkrywać nowe rzeczy i fajnie jest stawiać sobie nowe cele. W momencie, kiedy no, ja spojrzałem sobie w lustro, że już naprawdę no, te wyniki w martwym ciągu i tak dalej są no, naprawdę całkiem spoko, to uznałem, że naprawdę nie ma sensu aż tak tego katować, dlatego rok temu akurat no, też przypadkowo tak się złożyło, że moja dziewczyna zaczęła trenować podnoszenie ciężarów, więc po prostu poszedłem za nią, żeby zobaczyć, jak to jest. I tak naprawdę moje przesłanie jest takie, żebyście szukali nowych wyzwań, nowych doświadczeń, a nie tylko wałkowali to samo. Jeśli trenowałeś kulturystykę, przejść na trójbój. Jeśli trenowałeś trójbój, przejść na kulturystykę. Znaczy, no, kto by pomyślał, że kanał siłowy będzie polecał kulturystykę, no ale no, widzicie, tak jest. Sporo osób na przykład tam marudzi, że większość osób, które tam nagrywało kiedyś filmiki z siłowni, nagle zaczęło nagrywać filmiki, nie wiem, z deskorolki, z kalistyniki, z czegokolwiek innego, co nie ma, z wyskoku, co nie ma wspólnego z siłownią. No wiecie, tak to jest, fajnie sobie znajdować nowe hobby, nowe zainteresowania. I w moim przypadku, no to ten dwubój, podnoszenie ciężarów, rwanie plus podrzut, no to wiadomo, jest bardzo podobny do trójboju, znaczy przynajmniej tak myślałem, nie? I bardzo dużo osób do tej pory się mnie pyta, ej, Mleko, jak połączyć ćwiczenia dwubojowe, jak je wpleść do trójboju, albo odwrotnie, coś tam, jak wpleść ćwiczenia trójbojowe do... No i wiecie, to, no można to połączyć. Mogę powiedzieć ci, że dobra, rób swój plan trójbojowy i dodaj na początku rwanie, albo coś tam, no. I czy to wyjdzie na to samo? Nie, absolutnie nie wyjdzie na to samo. Ja też na początku, jak nie miałem o tym zielonego pojęcia, to się upierałem, że mniej więcej tak to podobnie działa, nie? Że te sporty są bardzo podobne. Okazało się, że kompletnie nie są. I prawda jest taka, że moje 280 kg w ciągu nic nie znaczyło, kiedy musiałem to wyrwać nad głowę. Moje 151 w tej chwili kilo na ławce, w wyciskaniu leżąc, też nic nie znaczyło, jeśli mogłem to wycisnąć tak, a nie mogłem tego wejść pod to, trzymając na wyprostowanych rękach nad głową, tak? Kompletnie nie było żadnego transferu. Wiadomo, jest pewna baza siłowa, która się po prostu przydaje do wszystkiego i przy tym akurat w przypadku podnoszenia ciężarów, no to przysiad z reguły robi największą rolę, bo zarówno rwanie, jak i podrzut to bardzo, bardzo ważna jest siła nóg w przysiadzie. Martwy ciąg to tak naprawdę aż tak bardzo się nie liczy, ponieważ no, ja operuję ciężarami rzędu poniżej 50% maksa, także wiecie. No ja wiem, że jest sporo osób, które oczekiwało cały czas tych ciągów, jakichś tam fajnych wyników, pompeczki, klateczki. Oczywiście to będzie, tak, właśnie to też chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że tak naprawdę mój sezon przygotowań, takich no mega wysiłku się do pewnego stopnia skończył, ponieważ właśnie się skoncentrowałem na tych mistrzostwach Polski, wcześniej były inne starty, mistrzostwa Dolnego Śląska, jakieś tam pomniejsze zawody. I teraz mam, no wakacje, tak, mamy wakacje, mamy przyjemność, także katujemy sobie. Dzisiaj spokojnie robię tylko i wyłącznie przysiad i martwy mega deloadowo, kompletnie bez żadnego zainteresowania. Przysiad 160, wiadomo, masełko, to jest ciężar rzędu 70% maksa, także wiadomo, nie ma czego wymagać. Martwy ciąg też w ogóle, jest to naprawdę pierwszy ciąg martwy sumo, wiadomo, sumo to oszustwo, od chyba pół roku, także, no także 180 nadal lata, tylko że to jest, wiecie, to jest ciężar 100 kg poniżej maksa, także trudno było, żeby nie latał. To naprawdę jest dziwne uczucie robić sumo po pół roku nierobienia.
Wcześniej tam na początku roku jeszcze robiłem klasyk, ale wiadomo, jeśli ktoś się koncentruje serio na tym dwuboju, to musi odstawić te ćwiczenia, które nie są mu kompletnie potrzebne. Dlatego nie robiłem martwego od paru miesięcy, nie robiłem wyciskania leżąc od naprawdę co najmniej 2 miesięcy, żadnych bicepsów i tak dalej. Wiadomo, być może co, zmalała mi łapa 3 cm, no być może w ciągu pół roku mi zmalała, ale przez to, że starałem się przygotować, osiągnąć dobre wyniki i przede wszystkim no, zasłużyć się czymś dla klubu, ponieważ wiecie, w ciężarach to działa to tak, że jeśli zdobędziesz odpowiednio wysokie miejsce, to dostajesz punkty dla klubu, które później są tam jakimś tam wsparciem finansowym. Ale wiecie, to też tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby nie zawieść innych osób, które na ciebie liczą. To, że po prostu no, jesteś w tym klubie, że ludzie poświęcają swój czas na albo gadanie z tobą, albo trenowanie, albo pomaganie ci w jakiejkolwiek postaci, no to ważne jest, żeby tych ludzi nie zawieść, dlatego no, czasami lepiej odpuścić takie głupie rzeczy jak na przykład swoje ego i wyciskanie leżąc, się serio skoncentrować na tym, co jest akurat ważne, czyli na wyniku wyboju. Kiedyś myślałem, że tak naprawdę wystarczy tylko tam podszlifować technikę i ten transfer sam przyjdzie, ponieważ masz tą bazę siłową w przesiadzie czy w czymś tam i od razu to się przełoży na wynik wyboju. Okazuje się, że nie, że potrzebna jest szybkość, potrzebna jest mobilność. Nie taka mobilność w tym sensie, że rolujesz się godzinami. Nie, właśnie przychodzisz na... To jest taka pierwsza sprawa, jak pierwszy raz pojechałem na zawody rok temu, na moje pierwsze zawody, też były Mistrzostwa Polski. Okazało się, że startuję pierwszy, no bo wiadomo, wtedy byłem trochę gorszy, to startuję pierwszy. Miałem 10 minut na rozgrzewkę. 10 minut na rozgrzewkę przy obecnych standardach, no to wiadomo, no nie da się rozgrzać. Łącznie ze seriami wstępnymi i tak dalej, nie? Że od prezentacji do startu 10 minut. A tutaj bierzesz pod uwagę współczesne, takie zwyczajne ćwiczenie i masz tam rolowanie, masz bieganie na bieżni, masz inne rzeczy, no tutaj tego po prostu nie masz, trzeba zapieprzać. Dlatego no, na zrobienie w sobie tego nawyku, że nie masz długiego czasu na rozgrzewkę, nie masz na zawodach stepera, roller chyba, że sobie weźmiesz, nie? Nie masz z reguły czasu tak naprawdę na dokładne rozgrzanie się, to też jest bardzo ważnym elementem. Ale dzisiaj nie wkręcając dzień na totalnym luzie, mega deloadowo, ponieważ po pierwsze jestem zmęczony, po drugie się przeziębiłem przez to, że wczoraj był chyba najgorętszy dzień w historii, jaki widziałem, przynajmniej miałem tego uczucia, że no wiecie, jednak przechodzenie cały czas z klimy do gorąca, z gorąca do klimy i tak dalej, no to rujnuje trochę człowieka, także jestem przeziębiony, mam katar. Ale kończąc optymistycznie, postaram się do tego roku, naprawdę do końca roku solidnie pociągnąć ten wynik w siadzie, w martwym, nawet w tym głupim wyciskaniu leżąc, które jest takie nudne, nie? I wszyscy go nienawidzą. Teraz właśnie postaram się, teraz jest ten moment, kiedy zamierzam dopieprzyć ciężaru do sztangi i to jest właśnie ten optymistyczny, ten jedyny optymistyczny moment tego filmu po tym całym marudzeniu, nagadaniu się. Także Mleko was pyta, co chcielibyście zobaczyć na kanale, jeśli chcielibyście zobaczyć jakieś tam rzeczy, jeśli po prostu czegoś nie wiecie, macie pytania, problemy, albo chcielibyście zobaczyć film na jakiś temat, niezależnie czy merytoryczny, czy niemerytoryczny, to oczywiście piszcie, jeśli chcecie więcej filmów z treningu, to również piszcie. Ale nie przedłużając, zaliczyliśmy cele dwubojowe na ten rok, sezon się skończył, teraz możemy katować klateczkę. Także optymistycznie miłych wakacji wam życzę, sayonara, cześć. This, that, shit, better get lit when I give you that fire, light up with mad visions, I'm talking mad visions, this, that, shit, better get lit when I give you that fire.